Radko Mladić, serbski generał i dowódca wojskowy szef sztabu Armii Republiki Serbskiej w 1996 roku, został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze o zbrodnie wojenne i ludobójstwo w związku z oblężeniem Sarajewa, a także w związku z masakrą Srebrenicy. Jego schwytanie i ekstradycja do Trybunału były jednym z warunków przystąpienia Serbii do Unii Europejskiej. Posłuchajcie historii żyjącego jeszcze zbrodniarza. Radko Mladic urodził się 12 marca 1942 roku we wsi Bojanowici, będącej wówczas częścią niezależnego państwa chorwackiego utworzonego przez władze okupacyjne na terytorium Królestwa Jugosławii. Tuż przed urodzeniem Radko, jego matka i ojciec zachorowali na tyfus. Ten był bardzo chorowitym dzieckiem. Włoskie wojsko uratowało mu życie po ukończeniu szkoły w Kalinowiku. W 1958 roku radko Mladić przeniósł się do Belgradu, gdzie ukończył Wojskową Szkołę Przemysłową w Zemun. 20 października 1961 roku wstąpił do Akademii Wojskowej i tym samym został żołnierzem Jugosłowiańskiej Armii Ludowej. W 1991 roku został zastępcą dowódcy Korpusu Pristina w Kosowie. Wkrótce po powołaniu, na tle gwałtownie pogarszającej się sytuacji w Chorwacji i walk, które rozpoczęły się między siłami chorwackimi a oddziałami Armii Jugosłowiańskiej, pod koniec czerwca został przeniesiony do Knina jako szef sztabu IX Korpusu Jugosłowiańskiej Armii Ludowej. Według szacunków amerykańskiego historyka wojskowości, Davida Izbiego Mladic, pełnił funkcje pokojowe. Uniemożliwiając lokalnym siłom serbskim i chorwackim udział w bezpośrednich bitwach. Po przybyciu Radkom Ladicia do korpusu, jednostki coraz częściej zaczęły brać udział w odpieraniu chorwackich ataków, a następnie stopniowo przechodziły bezpośrednio do działań ofensywnych. Ważnymi działaniami pod wodzą Mladicia w tym okresie było zdobycie 26 sierpnia zajętej przez Chorwatów wsi Kijów. Radkom Ladić otrzymał nadzwyczajny stopień generała dywizji i jednocześnie został pierwszym oficerem Jugosłowiańskiej Armii Ludowej po II wojnie światowej, który został generałem bez zdawania egzaminów specjalnych. Wiosną 1992 roku Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość. Serbowie bośniaccy odmówili uznania tego państwa, a na terytorium republiki rozpoczęły się starcia, które przerodziły się w działania wojenne. Wojska chorwackie wkroczyły na terytorium Bośni atakując jednostki Armii Jugosłowiańskiej oraz jednostki bośniackich Serbów. 12 maja Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej zdecydowało o utworzeniu Armii Republiki Serbskiej. Generał Mladic został mianowany dowodzącym Armii Republiki Serbskiej. Armia bośniacka Serbów pod dowództwem generała Mladicia zaatakowała Srebrenicę 6 lipca 1995 roku i całkowicie zajęła miasto 5 dni później 11 lipca do 19 lipca zabiła od 7 do 8 tysięcy muzułmanów płci męskiej. Około 36 tysięcy kobiet i dzieci zostało deportowanych z miasta i przewiezionych autobusami do Kladani, znajdującego się pod kontrolą formacji muzułmańskich. 2 sierpnia Radovan Karadzic ogłosił, że przejmuje kierownictwo Armii Serbów Bośniackich i usuwa Mladicę ze stanowiska dowódcy nadczelnego. Karadzic Obwinił Mladicia o utratę dwóch głównych miast serbskich w zachodniej Bośni, które niedawno zajęli Chorwaci podczas operacji Leto 95, która wkrótce doprowadziła do gwałtownego upadku Republiki Serbskiej, Krainy. Mladiciowi zaproponowano nowe stanowisko specjalnego doradcę naczelnego wodza do spraw koordynacji wspólnej obrony Republiki Serbskiej i Republiki Serbskiej Krainy. Mladić był popularny wśród serbskiej armii i odmówił wykonania tego rozkazu. Niedługo po tym, w 1994 roku, w gazetach zaczęły pojawiać się pierwsze oskarżenia względem Mladicia. Anna. Córka Radko dowiedziała się z gazety o oskarżeniach pod adresem jej ojca o popełnienie zbrodni wojennych. Mając 23 lata, postrzeliła się z pistoletu, który jej ojciec otrzymał kiedyś w szkole wojskowej za sukcesy w nauce. Jeden z serbskich dowódców w rozmowie z Newsweekem powiedział, że śmierć jego córki podzieliła życie mladicia na dwie części i nie mógł dojść do siebie po tym ciosie. Gdy został aresztowany, poprosił o możliwość odwiedzenia grobu dziewczyny przed pójściem do więzienia. Przebywał nad mogiłą kilka minut. 8 marca 2002 roku Mladic został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Od tego czasu Przebywał oficjalnie na emeryturze. Już od 1996 roku NATO żądało przeniesienia Mladicza do Hagi, by stanął przed Trybunałem. W tym samym czasie Mladic zniknął z Bośni, wkrótce pojawił się w Belgradzie, gdzie w kolejnych latach żył swobodnie i otwarcie pod opieką Slobodana Milosewicza. Po obaleniu Mladicza w 2000 roku Mladic ponownie się ukrył, a jego miejsce pobytu było oficjalnie nieznane, chociaż świadkowie często widywali go na meczach piłki nożnej. Ostatni raz widziano go latem 2002 roku w pobliżu Pari. W 2006 roku serbska policja aresztowała kilka osób, które pomagały ukryć mladicza. W maju 2010 roku Rodzina Mladicia ogłosiła zamiar uznania generała za zmarłego. Zgodnie z prawem Serbii osoba powyżej 70 roku życia, o której od 5 lat nic nie wiadomo, może zostać uznana za zmarłą. Wniosek został złożony w czerwcu tego samego roku, jednak władze serbskie stwierdziły, że poszukiwania Mladicia nie zostaną wstrzymane, niezależnie od pozwu. Rankiem 26 maja 2011 roku Radko Mladic został zatrzymany we wsi Lazarewo. 1 czerwca został dostarczony helikopterem do Hagi, a 3 czerwca stanął przed Trybunałem Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii i postawił Mladisziowi pierwsze zarzuty. Trzy najpoważniejsze to blokada Sarajewa, w wyniku której zginęło nawet 10 tysięcy mieszkańców miasta, w tym wojsko i ludność cywilna. Miasto było strzeliwane przez artylerię i snajperów, którzy celowo celowali w ludność cywilną, w tym dzieci. Branie zakładników spośród personelu ONZ w maju i czerwcu 1995 roku oraz masowy mord ludności muzułmańskiej w Srebrenicy. Prokuratorzy argumentowali, że Mladic osobiście nakazał zgładzenie wszystkich muzułmańskich mężczyzn w wieku od 10 do 65 lat. Sędzia Faudriat osobiście odczytał oskarżenia i porównał to, co wydarzyło się w Srebrnicy ze scenami z piekła rodem opisanymi na najciemniejszych stronach Księgi Historii Ludzkości. Radkom Ladić, począwszy od pierwszej sesji, odrzucał wszystkie zarzuty. Na pierwszym spotkaniu powiedział, że bronił swojego narodu i ojczyzny i zabijał przeciwników nie z powodu narodowości, ale dla ratowania własnego kraju. 22 listopada 2017 roku Mladić został skazany na dożywocie po uznaniu go za winnego 9 z 10 finalnie postawionych zarzutów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o Radko Mladiciu, czy jego postać jest Wam znana. Dajcie również znać, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama. Światowej Historii, grupę na Facebooku Na Osi Czasu oraz kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.